Witam Państwa bardzo serdecznie, Dominika Dębińska. Dziś, gdy sztuka teatralna miesza się z obrazoburczymi incydentami, porozmawiamy z aktorami z Teatru Kamienica o teatrze dla dzieci. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Pani Hanna Kochańska, aktorka teatralna i telewizyjna, producentka własnych przedstawień teatralnych, twórczyni emisji głosu, absolwentka Państwowej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. I pan Jacek Zawada, absolwent Szkoły Muzycznej oraz Akademii Teatralnej w Warszawie. Tak, zgadza się. Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym zapytać o to, czym jest projekt Mała Kamienica w Teatrze Kamienica. Projekt Mała Kamienica powstał, jeżeli dobrze pamiętam, już 5 lat temu, kiedy w Teatrze Kamienica pojawiła się ówczesna dyrektor zarządzająca Ewa Pietruszkiewicz-Dondajewska i wspólnie z Emilianem Kamińskim stworzyli nowy twór o nazwie Mała Kamienica. Są to bajki interaktywne, jest to propozycja bajek interaktywnych dla najmłodszych, które mieliśmy razem z Hanią zaszczyt i przyjemność zapoczątkować też w Teatrze Kamienicy. W Teatrze Kamienica, ponieważ pierwsze tytuły bajkowe, bajek interaktywnych, które pojawiły się w ramach projektu Mała Kamienica, były to bajki naszego autorstwa. Tutaj jeszcze sprostuję, nie tylko Jacku, interaktywne, bo razem z inauguracją przez nas naszego cyklu, bo my rozpoczęliśmy Małą Kamienicę takim cyklem bajki, twórcze spotkania z wyobraźnią. W ramach tego cyklu tworzyliśmy kolejne tytuły i to, co spinało te wszystkie tytuły, było to, że chcieliśmy pokazać dzieciom, oprócz nowej jakości, czyli interaktywności, że zapraszamy dzieci do udziału w takiej bajce, że dzieci przychodzą pod scenę, biorą czynny udział w bajce, mogą też trochę współtworzyć taką bajkę, to jeszcze chcieliśmy pokazać dzieciom trochę teatr od kulis, dlatego że widzimy, jak dzieci to fascynuje. Móc zajrzeć od kuchni do teatru, trochę właśnie podpatrzeć pracę aktorów. No więc każdy cykl, każda bajka, która wchodziła w skład cyklu, kończy się warsztatami, krótkimi warsztatami, no bo wiemy, że też wyporność dzieci jest ograniczona. Nasze bajki nie mogą przekraczać 1,5 godziny. Więc wiadomo, że nie mamy przerwy, to jest bardzo istotne. Więc dzieci są na tyle stymulowane różnymi bodźcami, że wytrzymują te 1,5 godziny, a mają czasami 3-latka, to jest bardzo istotne. No i po każdym takim przedstawieniu naszym, które czegoś dotyczy właśnie ważnego z tej dziedziny życia zza kulis, proponujemy warsztaty. No i te warsztaty na przykład dotyczą w przypadku spektaklu Trzewiki Szczęścia, jaką rolę odgrywa w teatrze muzyka, dźwięk. Na przykład Jasi Małgosia mówi o tym, jaką ważną rolę odgrywa scenografia. Rozmawiamy o scenografii. Calineczka, która mówi o tańcu, opowiadamy o tym, jak ważna jest choreografia w teatrze. No i to rzeczywiście było dla dzieci bardzo interesujące. One chciały, żeby te kolejne, jakby trochę taki serial udało nam się z Jackiem stworzyć, jako duet Jacha, żeby chciały po prostu kolejnych odcinków naszego serialu. Czy to są spektakle tylko dla dzieci, czy dla dzieci i rodziców? To dobre pytanie. My staramy się już od pierwszego tytułu, żeby to były spektakle. To wyszło trochę niechcący tak naprawdę, żeby były to spektakle i dla dzieciaków, ale i dla rodziców. Rodzice tak naprawdę rzadko kiedy, tak mi się wydaje, w trakcie naszych spektakli spoglądają w telefony komórkowe albo zasypiają, bo śmiem twierdzić, że, i myślę, że Hania to potwierdzi, że równie dobrze dorośli bawią się na naszych bajkach, jak i dzieciaki, ponieważ przemycamy w każdym z naszych tytułów bajkowych w Kamienicy, czy też tam wszędzie, gdzie realizujemy nasze bajki, pewne smaczki i treści dla rodziców. Zdarzają się też bajki, między innymi Trzewiki Szczęścia, w których zapraszamy dorosłych na scenę. I to jest zaskakujące. Tak, i gdzie to dorośli muszą wcielać się w role teatralne, gdzie dzieciaki też widzą, że oprócz nich mogą też bawić się dorośli równie dobrze urocze, w trakcie takiej bajki. Podczas takiego wyjścia do teatru tak naprawdę bawi się i rodzic, i dziecko, prawda, że no właśnie, no niestety no, zdarza się, że ktoś, nie wiem, bawi się telefonem, no to my chcemy też uczyć takiej kultury zachowania w teatrze, prawda, że no ja rozumiemy
potrzebę, ale no, na tę chwilę można odłożyć telefon komórkowy i tak jak kino trochę się rządzi innymi prawami, w którym jest też ciemno, a u nas na przykład właśnie nie jest do końca ciemno, widownia nie jest wygaszona całkowicie, bo właśnie po to, że ta interaktywność powoduje, że my chcemy widzieć reakcję dzieci i dzieci też nie czują się w jakiś sposób zagrożone, że jest ciemno, one nie mają, nie chcemy, żeby się w jakiś sposób bały. Przychodzą też czasami do nas bardzo małe dzieciaki. Ostatnio mieliśmy 3-latka wczoraj na calineczce. Wytrzymał przez 1,5 godziny. Wow. Ale też dzięki temu, że tak jak Hania mówi, częściowo widownia jest oświetlona. Nie chcemy robić takiego mroku typowo teatralnego, żeby dzieciaki i czuły się trochę jak w takich warunkach domowych, bezpiecznie i gdzieś tam swojsko, żeby czuły się pewnie. Ja chciałabym Państwa zapytać teraz, co przykujecie dla małych widzów? Gracie calineczkę teraz, Zaczarowane trzewiki. Trzewiki szczęścia. Trzewiki szczęścia. Są takie czarodziejskie, w zasadzie zaczarowane. Jasia i Małgosie. Tak jest. Sezonowo imieniny świętego Mikołaja. Imieniny świętego Mikołaja. I zwierzątka pana Ezopa, które ostatnio troszkę rzadziej, ale też pojawiają się jeszcze na afiszu Teatru Kamienica. Czy teraz coś dla małych widzów będzie nowego? Tak, teraz przygotowujemy nową realizację. To będzie Czerwony Kapturek w Wielkim Mieście. Wczoraj odbył się pierwszy etap castingu w Teatrze Kamienica. Jesteśmy z Hanią bardzo zadowoleni, bo zgłosiło się mnóstwo dziewczynek w wieku od 6 do 12 roku życia. No i widzimy wśród nich kilka potencjalnych młodych aktorek, które mogłyby wcielić się w rolę Czerwonego Kapturka. Czerwonego Kapturka, który w naszej interpretacji będzie bardzo współczesną postacią, współczesną dziewczynką, zmagającą się też ze współczesnymi wyzwaniami, które niesie współczesny świat dla dzieci. I będzie to bajka przeznaczona dla troszkę szerszego przedziału wiekowego, mniej więcej od 6 do 10-11 roku życia. To będzie, w tej bajce pojawi się kwestia wielkiego miasta, którym może być Warszawa, Wrocław, Gdańsk lub inne wielkie miasto, które ma wiele wyzwań, też wyzwań dotyczących bezpieczeństwa stawianych przed małym dzieckiem, ale takim wielkim miastem okaże się też w naszej bajce sieć i internet, z której też i my, ale i dzieciaki muszą wiedzieć, jak korzystać, żeby było bezpiecznie. Czerwony kapturek z dostępem do internetu. Tak, ograniczonym. Troszkę tak, natomiast nie chcemy tutaj za mocno tak edukować, w tym sensie, żeby takie to było wprost, natomiast chcemy pokazać, jakie zagrożenia są i nie chodzi tutaj nam o to, że zdajemy sobie sprawę, że rodzice na pewno dbają o to, żeby chronić dzieci, natomiast nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć wszystko, tak? Chcemy troszeczkę zwolnić rodziców z tego obowiązku, że powinni przewidzieć wszystko, co dotyczy dziecka, tak? Że takich zagrożeń jest naprawdę mnóstwo i nigdy nie wiemy, kto wydawał się przyjacielem, a za chwilę jest tym potencjalnym wilkiem, tak? Więc chcemy troszeczkę opowiedzieć o tym, że no właśnie też o tym, że zmieniły się trochę czasy i nasz kapturek będzie miał 9 lat i kiedyś taka 9-letnia dziewczynka dostawała klucz na szyję i nie śmiało ruszała w miasto, tak. Czy wracała ze szkoły do domu. Dzisiaj troszeczkę chronimy bardziej te nasze dzieci, odwozimy je do szkoły, dbamy, zostają w świetlicy, nie wiem, przyprowadza opiekunka. No i co się dzieje, kiedy nagle taka 9-latka wsiada do tramwaju, metra i no jakie są zagrożenia? Czy to dobrze, że je tak trochę chronimy, czy powinniśmy je bardziej, nie wiem, rzucać na głęboką wodę. Więc trochę takich dylematów rozwiążemy poprzez historię Czerwonego Kapturka. No i chcemy pokazać trochę takiego bardziej współczesnego Czerwonego Kaptura, z którym mogłyby nasze 9-latki albo młodsze czy starsze dziewczynki się utożsamiać. I naprawdę wczorajszy casting nas zachwycił pod kątem przygotowania. Naprawdę te dziewczynki są bardzo uzdolnione. Bardzo profesjonalne, bardzo punktualne i rzeczywiście to fajnie rokuje, jeżeli któraś z nich
nich lub której z nich miałyby ochotę w przyszłości, myślą w przyszłości o zawodzie aktora, bo naprawdę dziewczynki w dużej większości były bardzo dobrze przygotowane, tak jak mówię, punktualne. I śpiewały pięknie, tak, i miały tekst na pamięć. Mega także uzdolnione i świetnie sobie radziły na tym castingu, tak, że będziemy mieli twardy orzech do zgryzienia. Tak, tak? I to jest dla naszego duetu nowe wyzwanie. Czerwony Kapturek wejdzie jakby w kolejny, będzie kolejnym ogniwem tego naszego serialu. Bajki twórcze, spotkania z wyobraźnią. No i po raz pierwszy razem z Hanią, bo większość naszych bajek opiera się na naszej dwójce, na duecie Jacha. Po raz pierwszy zagramy z trzecią postacią, którą to postacią będzie dziecko. Nie graliście państwo wcześniej z Nikim? Ja grałam w Teatrze Roma, natomiast w naszych realizacjach zawsze graliśmy we dwoje, więc to będzie też dla nas jakieś wyzwanie, nowe doświadczenie, no i zobaczymy, co nam się z tego urodzi na scenie Teatru Kamienica, a premiera 4 czerwca o godzinie 12:00. Takie spotkanie w okolicach Dnia Dziecka. Też będziemy dotykać trochę praw dziecka, więc no to wszystko będzie się zazębiało jakby i z datą, i z takim wyjściem do dzieci. No i oczywiście po bajce będą jak zwykle u nas warsztaty teatralne. Na razie jeszcze nie zdradzimy, czego będą dokładnie dotyczyć, ale też będą warsztaty, potem to będzie... To też taka odpowiedź nasza na zapotrzebowanie. Nasi wierni widzowie Małej Kamienicy już bardzo byli spragnieni nowego tytułu, więc to jest taki ukłon dla naszych wiernych widzów, ponieważ chcieliby czegoś nowego, więc staramy się wyjść na trzeci. Czy już państwo pierwsi recenzenci, tutaj mam na myśli pani syna i pana Chrześnicę, widzieli próby do tego spektaklu? Do Czerwonego Kapturka. Tak, do Czerwonego Kapturka. Konsultowaliście państwo? Pewne rzeczy, pewne elementy scenariusza myślę, że będą konsultowane z naszymi ekspertami dziecięcymi. Natomiast nie, no, prób jeszcze nikt nie mógł zobaczyć, bo jeszcze te próby tak naprawdę się nie odbyły, bo na razie jesteśmy na etapie szukania wyboru Czerwonego Kapturka. Próby planujemy na kwiecień, maj tego roku, ponieważ premiera jest 4 czerwca, natomiast tradycją jest, że gramy takie spektakle przedpremierowe, czyli dla naszego Czerwonego Kapturka premierą będzie ten spektakl, który pierwszy raz zagramy z publicznością, a taka premiera galowa odbędzie się 4 czerwca. No i mamy też konkurs. Chciałam zapytać, co my tutaj mamy? Tutaj mamy kubek duetu Jacha. Kubek duetu Jacha, w którym myślę, że przyjemnie będzie można napić się herbaty albo jakiegoś innego dobrego napoju. Kubek duetu Jacha otrzyma dziecko, które do 21 marca opublikuje na naszym fanpage'u na Facebooku 4-wersowy wiersz dotyczący wiosny, która już za pasem. Także w dniu na wiosny... Na fanpage'u duetu Jacha? Czy duetu Jacha. Dobrze. Na fanpage'u duetu Jacha na Facebooku. Dobrze. Także 4-wersowy wiersz trzeba zamieścić na naszym fanpage'u i 21 ogłosimy zwycięzcę. No i do zwycięzcy trafi ten kubek z naszym logo i mam nadzieję, że również zachęcimy wszystkich młodych widzów do odwiedzenia Małej Kamienicy, oglądania naszych spektakli, tych, które już są w repertuarze, no i jak tylko pojawi się czekamy niecierpliwie na Czerwonego mieście. Kapturka. A informacje dotyczące konkursu jeszcze przypomnimy i zamieścimy też na naszym naszym fanpage'u i może też na Małej Kamienicy, żeby więcej widzów miało okazję. My też będziemy śledzić. Dziękuję państwu serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Państwa żegnam i do zobaczenia.